Jak zatrzymać lub anulować zadanie drukowania w systemie macOS? Jeśli drukujesz z komputera Mac i chcesz anulować drukowanie dokumentu, który został już wysłany. W tym celu można skorzystać z trzech metod. Opcja pierwsza. Anuluj z poziomu panelu sterowania drukarki. Jeśli zadanie drukowania jest w danej chwili drukowane, naciśnij przycisk Anuluj na panelu sterowania drukarki, aby anulować zadanie. Uwaga, jeśli zadanie drukowania jest zbyt daleko posunięte w procesie drukowania, drukarka może kontynuować drukowanie. Opcja druga: anuluj z poziomu oprogramowania. Zwykle po rozpoczęciu zadania drukowania na ekranie komputera jest krótko wyświetlane okno dialogowe. W momencie wyświetlenia na ekranie okna wybierz przycisk Anuluj, aby anulować zadanie drukowania. Opcja trzecia: Anuluj z kolejki drukowania systemu Mac OS. Aby anulować zadanie drukowania w toku, kliknij ikonę drukarki wyświetlaną w stacji dokowania, aby otworzyć okno kolejki wydruku. Kliknij małą ikonę X obok zadania drukowania, które chcesz anulować. Znajdź więcej przydatnych filmów na naszym kanale HP Support w serwisie YouTube.